W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny nagrywamy waszą ulubioną serię, czyli Słoik XXL. Jeśli oglądacie nasz kanał regularnie, to wiecie już, że jakiś czas temu nagrywaliśmy odcinki ze Słoikiem XXL, w których jedliśmy rzeczy z Maca, jedliśmy też rzeczy z KFC, a dzisiaj czas na kolejny trzeci fast food, jakim jest Max Burgers. Max Burgers jest zdecydowanie mniej popularnym fast foodem niż na przykład McDonald's czy KFC, dlatego że no aktualnie mają oni w Polsce tylko 16 restauracji i póki co te restauracje są raczej w większych miastach, ale na pewno większość z was o Max Burgers słyszała, dlatego że no mają oni niesamowite rzeczy. Burger z serem w sałacie. Mini pankejki. Standardowo pierwsza osoba, która no zje te wszystkie rzeczy, wygrywa odcinek. Żeby było ciekawie, standardowo w dzisiejszym odcinku pomagać lub przeszkadzać będzie nam to koło fortuny, którym jak zwykle będziemy kręcili na zmianę co 20 minut. Ale dobra, wystarczy tego gadania, zanim jeszcze tylko wyruszymy z domu, to strzelcie potem filmem łapkę w górę, bo jeśli dobiecie tutaj 25 tysięcy lajków, to w kolejnym odcinku ze Słoik XXL będziemy jedli lody. Czekamy na Natalię w zdrowie, żeby nagryć dla was wielki Słoik XXL różnych lodów, więc strzelajcie koniecznie lajka. A jeśli jesteście nowi i nie chcecie tego przegapić, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. No dobra, jak widzicie, mamy 18:34. Natalia głodna? Mega głodna, więc jedźmy już. No właśnie, nie jedliśmy za bardzo obiad, jedliśmy tylko tam troszkę zupy, bo dowiedzieliśmy, że będziemy nagrywali, nie myśleliśmy, że tak późno, więc Natalia dzisiaj słoik na kolację, nie? No tak. Do najbliższego Max Burgers niestety mamy kawałek drogi, więc nie ma co marnować czasu, tylko wsiadam do samochodu i widzimy się na miejscu. No dobra, słuchajcie, jesteśmy już pod Max Burgers, wchodzimy do środka i zaraz zobaczymy, co weźmiemy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już pod kioskiem. Co ciekawe, Max Burgers też ma swoje kioski i Natalia... Nie, zacznijmy nie od burgerów, od dodatków. Zobaczmy, jakie mają dodatki. Frytki ze słodkich... Aha, ziemniaków, to bataty, to jakieś fryteczki takie. O, serki mozzarella, dawaj je. Marchewki, Natalia, o, zdrowe, dawaj. Bierzemy, też podwójnie oczywiście. O kurde, widzowie, tanio nie będzie. Wrzuciliśmy dopiero 2 razy serki mozzarella i 2 razy marchewki, a mam już prawie 35 zł. O, masakra. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy? Jeszcze, Natalia, burger z serem w sałacie. Weszliśmy jeszcze, słuchajcie, w desery, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego mają. Mini pankejki. Co jest grane? Bierzemy mini pankejki. Natalia, to są jeszcze jakieś ciastko z malinami. O, ale lodami, kurde, one się rozpuści się, czy nie? O, bez, dobra, to bierzemy też bez. No dobra, słuchajcie, to daliśmy wszystko i mamy 361 zł i 70 groszy. Strzelajcie łapkę w górę, co? No dobra, jesteśmy już w domu, wyłożyliśmy wszystko na blat i tak oto prezentują się wszystkie rzeczy, które udało nam się kupić. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie tego trochę więcej, szczególnie patrząc na to, ile wydaliśmy. Ale nie no, w sumie tam jeszcze są burgery z tyłu, więc czekajcie, powiem wam w ogóle, co tutaj jest. Mamy tak, wodę, do tego mamy ryba burger, dalej jest podwójny frisco burger. Tutaj mamy 7 mini pancake'ów, ciastko z malinami, klasyczne frytki, serki mozzarella. Tutaj mamy kurczak junior burger, 4 nuggetsy, 4 serki chili, hamburger z serem, marchewki, sałatę, która się nazywa jakoś tam inaczej, ale no dla nas to będzie sałatka. Tutaj mamy burgera, który zamiast bułki, jak widzicie, ma sałatę. Tutaj mamy pikantny burger z cheddarem i... Kurde, no mało tego jakoś. O, zobaczymy, jak będziesz to jadł. W sumie to tak, bo trochę kalorii mimo wszystko tutaj jest. Ale w ogóle, Natalia, Max Burgers tak naprawdę Max Premium Burgers, tak ma, taką mają nazwę. I czuć, widzowie, że to jest premium. Ja na przykład uwielbiam frytki z Maxa, nie? I te hamburgery z serem. Ale niektórych rzeczy stąd nigdy w życiu nie jadą. No i zobaczymy, czy są spoko. Natalia, my większości z tych rzeczy nigdy nie jedliśmy, ale spokojnie. Dzisiaj, widzowie, będziemy z wami je testować. No i zobaczymy, jak one smakowały. Ale najpierw trzeba, Natalia, upchać do słoika. No dobra, jak widzicie, wszystko do słoika weszło, poza tą sałatką, która jak widzicie wystaje u góry, ale nie licząc... Tak, właśnie, to, że coś wystaje, to już tradycja. W sumie dobrze, nie braliśmy więcej, bo no, już ciężko byłoby to upchać, więc Natalia, teraz musimy zrobić to samo z drugim słoikiem. No i dobra, jak widzicie, do drugiego słoika też wszystko elegancko się mieściło, więc no, słoiki gotowe. Uwaga, odpalamy stoper i lecimy. Za 20 minut będzie pierwsze zakręcenie kołem fortuny. Wydaje mi się, że to może być całkiem szybki słoik, mimo tego, że był najdroższy. Że ciężko tutaj dostać się do tych rzeczy, nie? No właśnie, czego szukasz? Ja zaczynam sobie od frytek i hamburgera z serem. To w ogóle jest mój ulubiony zestaw z Maxa. Ja zawsze biorę tego hamburgera z serem i frytki. Tak, to jest taki mini burgerek. Ja z kolei nie będę zaczynał od mini rzeczy, tylko wiecie co? Chyba polecę od razu grubo. I zaczniemy sobie, aha, wsadziłem rękę w ciastko. Oj, dobre to ciastko może być. O, spójrzcie tylko, jak ono wygląda, powiem wam, że jestem mega ciekawy, jak smakuje, ale to sprawdziłem potem, dlatego że teraz chciałbym zjeść największego burgera, który pewnie znajdziecie jest gdzieś na samym dole. Dobra, to jest ogólnie podwójny frisco burger, tak to się nazywa. Zaraz pokażę wam, jak wygląda, ale zrobiliśmy też na szybko, standardowo listę rzeczy do zjedzenia. Łącznie mamy prawie 5000 kilokalorii, więc no jednak jest tego trochę. Ale ten podwójny frisco burger, jak widzicie, jest najbardziej kaloryczną rzeczą w całym słoiku i zacznę sobie od niego, po pierwsze dlatego, że jestem głodny,
a po drugie dlatego, że no chciałabym już go odznaczyć. Ja już sobie przygotowałam mój zestaw i w ogóle wyglądał tak, jakby był z jakiegoś dziecięcego menu. Trochę tak, no. Mini burgerek, mini frytki, ale... Powiem wam widzowie, że może nie wygląda to najlepiej, ten burger wygląda dość płasko, ale naprawdę tutaj czuć, że te składniki są no wysokiej jakości. Tutaj w sumie tak, jak tak mówimy, zachwalamy, to brzmi jak reklama, więc widzowie, to nie jest absolutnie żadna reklama. Nie chcę dać antyreklamy, bo frytki są już zimne i są takie średnie. Okej, okay, dobra. Mój podwójny wszystko burger wygląda tak, no mięsko prezentuje się naprawdę fajnie, jest takie przygrillowane, no tylko, że no trochę chyba niestety chłopak zmęczył się podróżą, ale nieważne, idziemy jeść. No dobra widzowie, podwójny frisco burger zjedzony. Powiem wam, że trochę go poczułem. I Natalia, uznajemy, że to jest zjedzone, nie? Jak zostanie tam troszkę sałaty czy coś? No tak, oczywiście, bo cały burger jest zjedzony, a po prostu z tego wypadku. No tak, to wiadomo. Ale chciałam powiedzieć, że te burgery z Maxa mają taką wołowinę, że czuć różnicę pomiędzy Maciem, nie? Dobra, czuć, ale nie możemy tak mówić, bo serio widzowie pomyślą, że to jest reklama. W ogóle ciekawe jest to, że ja zjadłem największego burgera w czasie, gdzie ty zjadłaś jednego z mniejszych, nie? Dwie rzeczy zjadłam, zjadłam jeszcze frytki. Burde, faktycznie ty masz dwie rzeczy. Dobra, ale łącznie kalorycznie i tak ja mam więcej. Dobra, to ja teraz kalorycznie cię dogonię i zjem sobie to ciastko, bo wydaje mi się, że ono może mieć dużo kalorii. Okej. Ja mam maliny tutaj. Nie, no spoko, to spoko, ale jest trochę za miękkie, za bardzo się rozpada, ciężko jest zjeść, wiesz? Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, z racji tego, że ja zadam przed chwilą największą rzecz z tego słoika, w sensie najbardziej kaloryczną, zaraz ją odznaczę właśnie na telefonie, to wezmę teraz dla odmiany rzecz najmniejszą, w sensie najmniej kaloryczną, którą są marchewki. W sumie marchewka jak marchewka, nie? A jak tyle ciastko? Widzę, że chyba też dobrze, bo już praktycznie kończysz. Dobrze, i w ogóle wcześniej nie poczułam, że tutaj jest też budyń. Okej. Okay. Ale teraz już cały zjadłam, więc ty będziesz musiał widzą pokazać, jak to no, 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 dobra. W ogóle, jak widzicie, te dwie minuty po raz pierwszy będziemy kręcili kołem fortuny i no zobaczymy, jak koło na początku zamiesza. Powiem wam szczerze, że tymi trzema rzeczami się najadłem i muszę chyba tylko odpocząć do losowania. Już przerwa? Wiesz, jakie ono słodkie, takie ciężkie jest to ciasto. Okej, no to masz na to jakieś półtorej minuty odpoczynku, nie? Uwaga widzowie, niestety nie zdążę zjeść frytek, znaczy marchewek, bo... No właśnie, koniec czasu i Natalia, losujemy. No Natalia, o tym kto pierwszy losuje kołem zadecyduje ta oto butelka. Uwaga, kręcimy. Okej, okay, super. Zakręćmy jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Dobra, chyba ewidentnie ja, Natalia, nie? No dobra, widzowie, w takim razie pierwsze zakręcenie w dzisiejszym odcinku i sprawdźmy co będę miał. Jedz tylko rzeczy bez mięsa. Okej, okay. By the way, zmieniła się trochę aplikacja. Ci, którzy oglądają słoik pewnie zauważyli. Ty nie w sumie Karol, możesz jeść frytki, desery. A nie w sumie jeszcze serki, mozzarella, ten serki, czyli co masz tych rzeczy. Dziękuję kochanie, że mi pomagasz, ale... No tak, no trochę tych rzeczy jest, mimo wszystko bez mięsa trochę jest. Chyba nawet więcej niż z mięsem, czy nie? No ja tak sobie myślę, że chyba tak, bo jeszcze pancake'i, jeszcze dużo... Czas... Dobra, no jest tego trochę. Ale dobra, widzowie, nie ma co, odpalamy minutki na 20 minut. A i w sumie, widzowie, czekajcie, sobie mogę zacząć od skończenia tych marchewek. Zacząć od skończenia, by the way. No dobra, widzowie, tak się zastanawiam, co mogę teraz zjeść i chyba zjadłem sobie nuggetsy, ale nie wiem, czy uda mi się je znaleźć. Czekajcie, może to będą one. Uwaga. Nie, to są pancake'i. Tutaj są serki mozzarella, więc to też nie to. Tutaj mamy w ogóle burgera z rybą. Jestem mega ciekawa, jak on będzie smakował, ale jego sobie spróbujemy za chwilę, bo chyba udało mi się znaleźć tego, czego szukałam. Dobra, słuchajcie, Natalia dokopała się do nuggetsów, a ja w międzyczasie, jak widzicie, skończyłem marchewki i mam tutaj kolejną rzecz, jaką są pancake'i. Ale w ogóle do tych pancake'ów dawali osobno jeszcze bitą śmietany i maliny i właśnie Natalia... Nuggetsy. A co jest? To jest chili. Jak chili? Wziąłam serki chili przez pomyłkę. Jezu. Ale Natalia, co z tymi pancake'ami? Musimy jeść tą bitą śmietanę i maliny, czy nie? Bo tam było jakby w zestawie, nie? Wydaje mi się, że nie, no bo sosów też nie jemy do nuggetsów i w okay. ogóle. Ale jeżeli ktoś ma ochotę, no to może sobie wziąć, bo to tam leży. Wezmę widzowie tą bitą śmietanę i maliny tylko do próby smaku, bo jak nie musimy, no to nie będę, wiecie, niepotrzebnie się tym zapychał. Dobra, słuchajcie, przyniosłem tą bitą śmietanę, która, no powiem wam szczerze, już chyba nie jest do niczego. I maliny, które trzymają się troszkę lepiej. Zresztą też chyba bez szału. A Natalia, co ty tu robisz? W ogóle. No zamieniam, bo zjadłem ten jeden serek i teraz przyszłam po nuggetsy. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, biorę tego pancake'a. Czekajcie, spróbuję najpierw go samego. Okej, okay, ale bez szału. Ale czekajcie, zobaczę go w malinach, tej bitej śmietanie roztopionej. No trochę lepiej, ale też czuję, że dużo bardziej kalorycznie, więc zjem sobie po prostu same pancake'i bez tych dodatków. Dobra, widzowie, uwaga, przychodzę tutaj, bo został mi ostatni pancake. Powiem wam, że mega szybko chodzą i nie są aż takie słodkie, fajnie się je. Okej. Okay. Więc uwaga, kolejna rzecz zaliczona. Okej, okay, ja właśnie skończyłam moje nuggetsy, ale szczerze mówiąc te
te z maka chyba są lepsze, 5 na 10 jak dla mnie. No dobra, do Natalii losowanie. Zostało jeszcze, jak widzicie, 8 minut i 14 w tym momencie sekund. Ale ja w ogóle nie oznaczałem tego, co zjadłem. Czekajcie, podwójny frisco burger. O tak, największa rzecz odznaczona. 7 mini pancake'ów. Niestety marchewki, które miały najmniej kalorii, ale zawsze to coś. I 3 rzeczy, chyba 14 w naszym słoiku mam już za sobą. Karol, jaki ty jesteś słaby, ja mam już 4 rzeczy. Ale dobrze, ale spójrz, ile masz kalorii. Ja mam najbardziej kaloryczną zjedzoną, tak? No właśnie tak sobie teraz myślę, że teraz powinnam zjeść coś z tego przedziału, żeby trochę tych kalorii nadrobić. Zastanawiam się nad tym burgerem pikantnym, bo on nie jest aż tak wbrew pozorom taki wysoki. No. Nie wiem, czy nie będzie bardzo ostry. No może być ostry. A już się nadziałam na jednego serka i zjadłam go w całości, więc zostałem już tylko 3 w sumie. Może będę sobie je jadła tak pomiędzy normalnymi rzeczami, to jakoś mi to pójdzie. No ja tam mam mniejszy dylemat, bo nie mogę jeść mięsa, więc... Oho, wracaj tutaj. Mam do wyboru na przykład frytki, które wezmę, żeby od razu mieć je z głowy, bo no im później, tym gorzej, dlatego że już w sumie one już są i tak mega zimne. No dobra, udało mi się znaleźć tego burgera. Wygląda on tak, ma mega dużo sera i niestety ma też jalapeno, którego ja nienawidzę. Ale uwaga, posmakuję go i jeżeli będzie okej, to się z nim przemęczę, a jeżeli nie, to zjem chyba tego frisco burgera, a tego zostawię i będę czekała na jakiś uśmiech od koła fortuny i może mi się poszczęści, będę mogła dać Karolowi albo odłożyć. Dobra, spróbuj, Natalia. Uwaga, jak smaku? Boko, bo nie zjadam z jalapeno, więc jest okej. Okej. Okay. Dobra, chyba się przemęczę. Tak, dasz radę? O nie, kurde, koniec czasu, widzowie, znowu nie zdążyłem, zabrakło mi, no niewiele, ale dokończymy to po losowaniu. Dobra, widzowie, jednak to jest ostre. No bo ja tak widzę, przychodzę. To jest gorsze niż jalapeno burger, ten mały z maka, jak dla mnie. Akurat jalapeno burger z maku nie jest zbyt ostry, ale serio tak pali? No, mnie tak, wiesz, że ja nie lubię ostrych. No właśnie, ja potem, widzowie, zobaczę. Już wypiłam, a zjadłam dopiero pół, o. Ja potem, widzowie, sprawdzę, jak w mojej skali ostrości to będzie smakowało, Natalia. Jest 2 na 10. Dobra, teraz musisz losować. No dobra, słuchajcie, uwaga, Natalia zakręciła kołem i sprawdźmy, co będzie. Nie możesz pić. Przecież ja nie zjem tego bez picia. No dobra, w takim razie czas już teraz leci. Ale słuchajcie, szybko zmęczę te frytki, bo nie zostało mi ich za dużo i w ogóle te frytki w Max Burgers, one, o, jak widzicie, mam już taką skórkę od ziemniaka, więc one są inne niż w KFC i w Maku, ale są naprawdę spoko. Tyle tylko, że na ciepło, bo nie na zimno to makują jak każdy, takie spocone są, nie? Ostatnie trzymałem fryteczki i mamy to. Kolejna rzecz zaliczona. No dobra, w takim razie kolejna rzecz z listy odznaczona. Jak widzicie, mamy wszystkie, które miały 172 kilokalorie, no już zjedzone. I zastanawiam się, co można byłoby zjeść teraz. I w sumie, wiecie co, jestem ciekawy tej sałatki. Spróbujemy sobie ją zjeść. Ona nie jest jakaś mega duża chyba. Po otwarciu wygląda tak. I czekajcie, co my tu mamy? No, jakąś taką czerwoną kapustę. Okej, okay, tu kurczaczek. Tu jakaś sałata, wiadomo. Ale kurde, Natalia, co to jest? To jest groszek? Nie, to nie jest groszek. Co to jakieś takie zielone, fasola jakaś, no nie, kurde, czemu takie rzeczy tu dają? Tutaj mam też, nie wiem, coś takiego. Nie chcę, nie wiem, wyjść jest na głupka. Fasolka edamme. Fasolka edamme? Co to jest fasolka edamme, widzowie? To pewnie będzie komosa. Bez kitu tak, komosa ryżowa, to może być coś fasola, takiego. Fasola, marynowana kapusta, fasolka edamme, pikowana czerwona cebula, awokado i o, grillowany kurde. Kurczak. Kurczak super, sałaty super, to też super, ale... Ale dobra, widzowie, prawdziwy mężczyzna takich rzeczy się nie boi, więc uwaga! Smacznego? Tak, dobre. Tak, smaczne? Myślałem, że będzie dużo gorsze, ale jest takie świeże, nie? Takie... A jak ten kurczak grillowany? No, nie wiem, jeszcze nie spróbowałem. Biorę to, czego nie lubię najpierw, znaczy czego nie znam, żeby zobaczyć właśnie, czy czasem nie lubię. Tak, dobre. Powiem ci, że jest mega lekkie. Nawet nie czuć, że to, że się to je, więc z kurczaczkiem... Nie, ideolo będzie. A jak kurczak? Bo nuggetsy były takie sobie. Dobry, tylko to jest kurczak? Na pewno to jest indyk? Tak, kurczak grillowany. A, no to nie, git. Spoko, kurczak jak kurczak, nie? Dobra, słuchajcie, mały sałatkowy update. Jak widzicie, no coś tam już zjadłem. Prawie praktycznie cały kurczak. To jest chyba ostatni kawałek. Zacząłem od tego, co lubię najbardziej, czyli właśnie od kurczaka. I powiem wam, że jest jej naprawdę sporo. Myślałem, że ona pójdzie szybciej, ale jest jej tyle, że szok. Ja chciałam tylko zameldować, że skończyłam marchewki. Okej. I to był spoko wybór, bo one były takie mokre, takie nawilżone, nie? Jak je zjadłem, to nie chciałoby się pić. No faktycznie, marchewki są takie dosyć, wiecie, nasiąknięte. No i widzowie, idę jeszcze to zmęczyć i mam nadzieję, że do losowania dam radę. Dobra, widzowie, zostało 5 sekund do losowania. I nie zdążyłem. Kurde, myślałem, że dam radę, ale jak widzicie, niestety trochę mi jeszcze tej sałatki zostało. Co prawda niedużo, ale no, nie mogę jeszcze jej odznaczyć. No dobra, w takim razie czas na moje drugie zakręcenie kołem fortuny. I uwaga, zobaczmy, co będę miał. Tak! Oddaj dwie rzeczy przeciwnikowi. Nie, Karol!
Natalia, wiesz co to znaczy, nie? Wiem co to znaczy, ale jest tego jeden plus. Jadłeś największego burgera już, więc mi go nie oddasz. To prawda, ale słyszałem, że bardzo smakował ci pikantny burger z cheddarem i że masz ochotę na ryba burgera. Nie ma problemu, Natalia. W takim razie, Natalia, proszę bardzo, tutaj jest pikantny burger z cheddarem, tutaj jest ryba burger i naprawdę nie musisz dziękować, Natalia, serio, nie musisz dziękować, nie ma problemu. Wiem, że jesteś zadowolona. No jestem super zadowolona, ale skoro dałeś mi tego ryba burgera, to może go w sumie przetestuję, bo jestem mega ciekawa, czy on będzie spoko smakło. Okej, w sumie pokaż, jak on wygląda właśnie. Tak oto prezentuje się ryba burger. Co ciekawe, ta ryba jest w kwadracie. Bez kitu, bułka jest okrągła, a ryba jest kwadratowa. Co jest grane, halo? Chyba nie do końca pasuje mi ryba w burgerze, bo to... Okej, dziwne połączenie, nie? Dziwne połączenie, bo ten sos kojarzy mi się z burgerem, a tutaj jest ryba. Jest okay. Dziwko, nie? I właśnie muszę iść po wodę, bo już muszę się napić, bo już jest sucho od tego, nie? To już możesz. No dobra, powiem wam, że z tym ryba burgerem idzie o wiele lepiej niż z tym ostrym. Ale widzowie, uwaga, ja w końcu kończę tą sałatkę. Chwilę mi z nią zeszło. Ej, ona jest mało kaloryczna, ale jest jej bardzo dużo, nie? Ładnie. Długo ci z nią zeszło mega. Długo się je, nie? Mimo tego, że ma mało kalorii, że jest lekka, to długo się je, ale... No bo ona ma bardzo dużo rzeczy, nie? Wiadomo. No weź jeszcze ten ostatni widelec i teraz uznajemy to za zaliczone. Mamy to. Jeśli chodzi o moje rzeczy, to mam zjedzonych raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ty, no tak naprawdę widzowie, już jest coraz mniej. Zjem sobie teraz chyba może te rzeczy, nuggetsy i serki mozzarella. Zacznę sobie od tych serków mozzarella, bo jest, słuchajcie, mega ciekaw, jak to będzie smakowało. Wygląda to tak, no, nie za szczególnie. Trochę jak taki podłużny, paluszkowaty nuggets, ale... Chyba takie podeszwy się zrobiły, czy nie? Taka podeszwa, no. Wiesz, że na świeżo może byłyby lepsze, ale tak to takie, o. No dobra, ostatni kawałek. Ryba burgerek, co? Zajuczony. W takim razie, słuchajcie, trzeba szybko kończyć te paluchy mozzarellowe i brać się za kolejną rzecz. Hobby zostały już tylko takie mini rzeczy. Zostały ci nuggetsy, serki chili, ciastko i co jeszcze? I jeszcze ten burger w sałacie, tam jest chyba, na dole. I to tyle? Pokaż mi swoją listę, poczekajcie widzowie, bo coś mi tutaj się nie zgadza. Widzowie już widzieli przed chwilą, nie ma co im pokazywać jeszcze raz. Zaraz oznaczę sobie na tej liście te mozzarellowe serki. Trochę mdłe one były, więc jadłem teraz coś takiego... Weź te chili sobie. O, te chili, no. Myślę, że one będą idealne. Sprawdźmy, czy faktycznie są takie ostre. Nie, one nie są aż takie ostre. Burger tamten jest bardziej ostry. To jest takie delikatnie, no teraz delikatnie czuję, ale przyjemne są, bo nie są aż takim mdłe. Karol, trochę za szybko ci idzie, co tutaj się dzieje, kurde? A ty nic nie jesz w ogóle? No ja nie mam miejsca na razie, muszę chwilę poczekać, zaraz sobie wezmę te pancake'i i mam nadzieję, że wylosuję coś na kole fortuny, takiego, że będę mogła się dołożyć do tego słoika. Dobra, widzowie, zmieniam zdanie, jednak są ostrawy. Został mi ostatni ten ostry serek z chili i kurde, powiem wam, że muszę chyba sobie do losowania zrobić przerwę, ale dobra, poszło i ja do losowania pasuję. Dobra widzowie, czas minął i czas jest na twoje, tak, to losowanie? Tak, ja się stresuję. Czym się stresujesz? No bo chciałabym wylosować, żebym ci oddała rzeczy. W sumie tak, ja też się jednak stresuję, dobra, Natalia, losuj. No dobra, w takim razie uwaga, Natalia, kręci i sprawdźmy co będzie, a będzie... Tak, jedz dowolnie. Oj, Natalia, coś widzę, motywacja chyba spadła, co? Nie, będę jadła sobie dowolnie pancake'i. Dobra, uwaga, czas już leci. Muszę sobie też odznaczyć to, co ja zjadłem. Czekajcie, co jadłem przed chwilą? O, kurde, serki mozzarella mamy, serki chili mamy. Czy ty mówiłeś, widzą, że to są maliny? No, a co są to jest? Są truskawki, misiu. A, okej. Okay. O Jezu, no każdy się może pomylić, tak? Szczególnie ci, co nie jedzą truskawek. Nie zobaczyłam. Właśnie coś mi się nie zgadzało z tymi malinami do końca, ale widzę, jak coś to do pancake'u są truskawki. Trafisz mnie jednak jeszcze zaskoczyć. Po tylu latach, nie? No. Małżeństwa. Ej, dobre. Dobre, nie? One są spoko. To jest mega słodkie, ale wydaje mi się, że bez tego będą zbyt suche, więc... No właśnie, są trochę. Słuchaj, dobra, Natalia, nie zagaduj mnie. Ja przyszedłem na kanapę, bo cały czas siedzę od początku przy stole, już mi niewygodnie. I wziąłem sobie tego kurczak junior burgera. Zobaczmy, jak mu smakuje. Podobny do McChickena smaka. Troszkę inna panierka i inna bułka, bo ona jest taka bardziej jakby, taka, no jak widzicie, świecąca. Ale ogólnie spoko i jest mega mały, widzę. 5 gryzów figo nie będzie. Dobra widzowie, kolejna rzecz zaliczona, ale powiem wam, że już jest mi tak ciężko. Tak się objadłam, że chyba muszę zrobić sobie znowu przerwę. Poczekaj Natalia, bo ja tutaj proszę bardzo widzowie, też już kończę. Nie wiem, czy to będę na raz, ale jest ciężko. Dobra widzowie, u mnie z miejscem też już robi się ciężko, ale nie mogę sobie zrobić przerwy, dlatego że zostały mi już tylko 4 rzeczy do wygranej i kurde, jestem w szoku, że to ciastko z malinami ma tylko 261 kilokalorii, bo no, wygląda jakby miało co najmniej 400, ale skoro ma tylko tyle, to myślę, że mogę spróbować je zjeść. Dobra widzowie, uwaga, kończę już, to ciastko powiem wam, że jest mega dobre, naprawdę, dawno nie jadłem tak dobrego ciastka. Kolejna rzecz zaliczona, chociaż czekajcie, jeszcze tutaj, To teraz jest okruszone.
okruszkami. Okruszków, ej, ale serio, mega dobre, jestem w szoku. Mogę już sobie to ciastko odznaczyć i patrzcie co zostało. Zostały mi 4 nuggetsy, hamburger z serem, który bardzo lubię i Grand Deluxe burger z serem w sałacie, którego nie jadłem, ale kurde, no przed tym losowaniem już nic nie wcisnę, ale nie ma problemu, bo teraz ja będę losował, więc Natalia mi nic nie da rady dołożyć. Co najwyżej ja będę mógł jej może coś oddać, ale... Nawet się nie waż. Dobra, ja czuję duże zagrożenie ze strony Karola, więc biorę się za jedzenie i wróciłam do tego ostrego burgera. Tego jednego z dwóch, nie? Bo przypominam, że ja ci jeszcze jednego dałem takiego. No powiem tak, no, jeśli tutaj koło fortuny nie namiesza, to twoje szanse na wygraną aktualnie wynoszą jakieś 4,5%. Skąd akurat taka liczba? Nie wiem, no to nie jakoś tak, no. Ale dobra, słuchajcie, uwaga, koniec czasu i teraz czas na moje losowanie. W takim razie losujemy i sprawdźmy, co będzie. Błagam, oby coś spoko. Zamień jedną rzecz z przeciwnikiem. Nie, no Karol. No ale co Karol, jak to koło fortuny, a nie ja. Dobra, co tam masz, dawaj, pokazuj co tam masz w tym swoim słoiku. Tak, ryba burger. Natalia, jeden. Nie, pokaż mi telefon swój, natychmiast. Pokaż mi telefon. Zacznij od najmniejszej rzeczy, nie największej. Idealnie, Natalia, 3, tak? Te serki z chili, bo ty jednego zjadłaś? No zjadłam jednego, co wtedy się nadziałam, że myślałam, że to są nuggetsy. Ty, no dobra, ale mogę, nie? Wziąć te już zaczęte. Nie. Jak nie mogę? Nie możesz. Mogę, nie, mogę, bo to byłoby bez sensu, bo gdybyś mogła wszystko ugryźć i wtedy nic bym nie mógł wziąć, więc możesz, to jest... A co dostanę w zamian? Zgadnij. Co masz największego? Tego burgera w sałacie. Widzowie, burgerek w sałacie leci do Natalii. Natalia, wiesz co? Oszusz go tylko, jestem ciekawy, jak on wygląda, pokażmy. Bo to jest, słuchajcie, ciekawy wynalazek. No co, to jest burger, tylko że w sałacie zamiast bułki. No tak. A, ale ser jest, tak? No mięso tak, jest normalnie? Czyli zamiast bułki jest po prostu sałata. No bo to jest keto burger chyba. No tak, chyba tak. W takim razie odpalamy czas, mam 20 minut na to, żeby to wszystko zjeść, bo inaczej Natalia będzie kręciła i znając życie, wykręciłaby wtedy coś, żeby mi, nie wiem, oddać albo coś, więc Natalia, serio, jak nie chcesz, to nie musisz już jeść, będziemy mieli co jeść jutro. Nie próbujesz to zjeść te 3 rzeczy w 20 minut. Nie próbuję, ja to zrobię. Trzymaj aparat. Dobra, zacznę sobie, słuchajcie, od tych ostrych serków, bo one... O, jakie serduszko, Natalia, dla ciebie, zobacz prawie. Bo one są dobre. O, ale jesteś kochany, wiesz? Dobra, uwaga, widzowie. Mamy to. Zostały mi ostatnie dwie rzeczy. To są 3 nuggetsy? 4 tylko? 4. Ja myślałem, że jest 6. Boże, kocham was. Gorzej. Średnie, no mówiłam właśnie, taki za bardzo zmielone, nie? 11,5 minut do końca. Strasznie długo zeszło mi z tymi nuggetsami. Mam jeszcze pół, ale powiem wam, że... No już ciężko wchodzą. Została mi ostatnia rzecz, hamburger z serem, czyli rzecz, którą najczęściej zadają. Jezu, on jest najlepszy, to teraz już na easy tu wygrasz. Nie jest on największy, zwróćcie uwagę, tak wygląda, jest wolny. Ej, ale ładnie się trzyma, nie? No, taki jakby się skleił cały, nie? Spoko wygląda. No dobra, najpierw muszę dolać wodę, a potem widzowie, kończymy to. Widzowie, jest już mega ciężko, ale został mi ostatni taki mały kawałek. Do końca jeszcze 6 minut i 9 sekund, więc Natalia, to jest twoja ostateczna porażka, uwaga. Nie wiem, jak to się stało, widzowie, że Karol dzisiaj wygrał. Totalna dominacja, nie? Dzisiaj. Totalna, no i nie wiem, mi się te rzeczy mnożyły na koniec zamiast ubywać. Ale chciałbym przypomnieć, że w ostatnim odcinku z Biedronki wygrałam ja. Przełknięte, powiem wam, widzowie, że dawno nie byłem tak najedzony, serio. No dobra, w takim razie 4 minuty przed końcem czasu możemy już anulować tutaj odliczanie. Dlatego, że jak widzicie, nuggetsy, hamburger z serem, kurczak burger junior mamy zjedzone. Tutaj jeszcze powinienem dopisać jedne serki z chili i odjąć Grand Deluxe Burger, ale tego nie robię, no bo widzieliście, że z Natalią po prostu się wymieniliśmy. W takim razie na tym będziemy kończyć dzisiejszy słoik. Dziękuję. On był rekordowy pod względem tak, chyba ceny, którą zapłaciliśmy. Chyba tak, zdecydowanie. Czasu, bo mega szybko nam poszło z tym. No, to dlatego, że byliśmy głodni. To prawda, ale... Burger z serem i te wszystkie na początku tak dalej to było. No, to prawda, ja już teraz jestem mega najedzony, więc no dzisiaj już no nic nie jem, ale jeśli nie znaliście Max Burgers, no to teraz już znacie. Warto, myślę, spróbować choć raz w życiu, bo jest to coś innego, ale tak jak mówię, to nie była reklama, chociaż tak, tak to może brzmieć. Nie, no on jest po prostu serio spoko, jest nie? Spoko. Strzelajcie lajka, jeśli wam się podobało, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i kolejnych słoików, bo kolejny będzie z lodami, a my póki co idziemy odpoczywać i pewnie do łazienki za jakiś czas, więc trzymajcie się i nara!